Polska mówi pan Robert Rutkowski, psychoterapeuta. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry. Panie Robercie, wpływ zamożności na uzależnienia. Nierzadko stereotypowo podchodzimy i patrzymy na człowieka, który, nie wiem, ma problem z alkoholem, że to może bezdomny. Czy w rzeczywistości to tak jest, czy dotyka to w dużej mierze ludzi majętnych? Sprecyzujmy definicję, ponieważ posługujemy się określeniem uzależnienia. Ja nie za bardzo przepadam za tym określeniem uzależnienia, ponieważ ten termin oznaczałby, że jest pewna granica, po przekroczeniu której dopiero się pojawia problem. Natomiast ja wolę jako specjalista mówić o potrzebie otumanienia. Dlatego, że uważa się, że jest jakaś właśnie ta granica mityczna, przed którą dana substancja jest w porządku, a po przekroczeniu której dopiero się pojawia kompulsja, jakaś obsesja, którą nazywamy umownie uzależnieniem. Nie, ja mam zupełnie inne podejście. Ja uważam, że sam fakt sięgania po substancję odurzającą, sam fakt sięgania po jakiś środek otumaniający, a w tym kontekście również mam na myśli legalną substancję, jeżeli ktoś sięga po alkohol i nie miał żadnej diagnozy, nigdy nie był człowiekiem w obsesji alkoholowej, to też to jest pytanie, dlaczego on to robi. Warto się zastanowić, dlaczego ludzie chcą się otumaniać, odurzać różnymi substancjami. Wie pan, no stan obecny nauki jest taki, jaki jest i to nie jest żadna tajemnica, to nie jest wiedza tajemna. Od kilku lat mamy dostęp do bardzo poważnych badań, z których ewidentnie wynika, że każda ilość alkoholu jest szkodliwa. Nie ma żadnych zaleceń WHO, co już dokładnie nawet na stronie WHO było zdementowane. Nie ma żadnych zaleceń, które są bardzo często powtarzane, jakieś fake newsy dotyczące jakiejś mitycznej ilości, którą można skonsumować tygodniowo, która jest bezpieczna. Nie ma. Nie ma absolutnie. Każda ilość alkoholu szkodzi zdrowiu. Więc mówiąc o skłonności do otumaniania, warto się zastanowić, z czego to wynika. Więc w tym kontekście ja wolałem doprecyzować definicję i idziemy dalej. Dlaczego ludzie chcą się znieczulać? Dlaczego ludzie chcą się otumaniać? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo życie boli. Życie jest cierpieniem. Co ja opowiadam? Lato, pełnia lata, plaże, roześmiane dziewczyny w bikini chodzą. Przecież tylko się rozejrzeć dookoła i świat jest piękny. To prawda. Tylko zależy gdzie spojrzymy. Dlatego, że tych chwil radosnych i szczęśliwych, wypełniających nas afirmacją życia, naprawdę jest dużo mniej. I to już filozofowie na tym się skupili, że życie jest cierpieniem. Wystarczy sięgnąć do pracy Jean-Paul Sartre'a, francuskiego egzystencjalisty, który pierwszy sformułował określenie ból egzystencjalny. Ból egzystencjalny jest to wszystko to coś, co nas dojmuje. Lęk przed załatwianiem różnych spraw, przed urzędami. Zwykłe przejście przez ulicę we współczesnym świecie staje się wyzwaniem, jest problemem. Zarówno pan, jak i ja jesteśmy miłośnikami motocykli. Pasjonuje nas ta dziedzina życia. Lubimy na tych motocyklach jeździć. I obaj doskonale wiemy, jak niewiele brakuje, żeby było niebezpiecznie. I oczywiście do pewnego momentu jest to przyjemne, pod warunkiem, że nie zaniechamy procedur, że nie zaniechamy różnych działań ochronnych, aby nie stało się to udręką. Sam jestem świeżo po zdarzeniu motocyklowym. Jeszcze trochę cierpię, bo połamane żebra, pęknięty mostek, więc mogę nazwać, że ten ból egzystencjalny jest teraz, znaczy odczuwam definitywnie ból, ale ból nawet taki fizyczny. Natomiast dlaczego ludzie się utumaniają? Ja na przykład mimo mojej przeszłości, która jest dosyć burzliwa, ja jako młody mężczyzna zetknąłem się ze swoją słabością, a moją słabością było to, że byłem niedojrzały, byłem niewyposażony w różnego rodzaju mechanizmy obronne i sytuacja wokół mnie była trudna. Mroczny czas komuny, ja byłem uczniem, zawodnikiem, miałem beznadziejnego trenera w moim macierzystym klubie, który był psychopatą. Miałem ciężką sytuację w domu i tak mogę wymieniać kilkanaście tych różnych czynników, które powodowały to, że ja się chciałem znieczulić.
że ja chciałem przez chwilę poczuć ulgę. Nerkę bym oddał wtedy, żeby zeszło to napięcie, które w tym młodym człowieku rosło, które w każdym młodym człowieku zderzenie z dorosłością jest wielkim problemem, dlatego mamy tak poważny problem, tak poważny ambaras z używaniem przez dzieciaki środków psychoaktywnych. Więc tak naprawdę chcąc odpowiedzieć na pytanie, tak, to cierpienie człowieka zmusza do tego, żeby szukać sposobów na znieczulenie. No i teraz mamy wybór. Dlaczego część ludzi pójdzie pobiegać, część ludzi pójdzie na basen? Mówię też za siebie. Jak jestem w jakimś trudniejszym okresie swojego życia, to ja staram się spalić to napięcie, wybiegać je. Osiągnąć stan nie nirwany, bo mnie stan nirwany nie interesuje. Mnie interesuje stan skupienia, stan dostrzegania radości życia, których nie brakuje wokół nas, ale jednocześnie jestem świadom tego, że jest cała masa ludzi, która nie dysponuje takimi narzędziami, jak ja posiadam, czy pan. Bo nie wszyscy są twardymi facetami po przejściach, którzy potrafią sobie poradzić z, nie wiem, ze śmiercią osoby bliskiej, z odtrąceniem w pracy, z odtrąceniem przez partnerkę. To są naprawdę trudne momenty. Krótko mówiąc, to, że życie jest cierpieniem, to nie jest żadne odkrycie. To już, wie pan, od tysięcy lat różnego rodzaju prądy filozoficzne, to już religie zajmowały się tym, obojętnie czy to był buddyzm, cztery prawdy o cierpieniu. O tym mówi katolicyzm w symbolu krzyża, ukrzyżowania. O tym mówi judaizm. Także to nie są jakieś wielkie odkrycia. O tym mówi filozofia. Życie jest cierpieniem, a jeżeli pojawia się cierpienie, no dlaczego życie jest cierpieniem? Wie pan, perspektywa rozkładu naszych ciał no, nie jest zbyt budująca, prawda? No, niektórzy ludzie sobie z tym nie radzą. Dużo łatwiej jest ludziom, którzy w cokolwiek wierzą, jeżeli mają jakąś tam wizję braku tej ostateczności, schowania do dziury w ziemi i ucięcia tej historii. Łatwiej jest tym, którzy wierzą w cokolwiek, sobie z tym poradzić, ale to nie jest budująca perspektywa rozkładu naszych ciał, perspektywa spadku naszej aktywności, spadku naszych sił witalnych, jakieś sytuacje związane nie wiem, z cierpieniem i tak dalej. To wszystko powoduje to, że człowiek sięga po różnego rodzaju środki znieczulające. I teraz, czy to jest związane z bogactwem? Ja bym to inaczej nazwał. Jest to związane ze słabością. Zawsze chęć otumanienia jest oznaką słabości. Obojętnie, czy substancja jest legalna, czy nielegalna, jest to symptom słabości. I teraz jak to jest z tym bogactwem? Ja jestem przyzwyczajony do kontaktu z ludźmi zamożnymi, delikatnie mówiąc. Bardzo często z listy Forbesa polskiej. I widzę, obserwuję, jak niektórych ludzi nieograniczone możliwości ciągną w dół. Posłużę się cytatem z japońskiego poety, nazwiska jego nie powtórzę, bo to japoński poeta, powiedział bardzo fajne zdanie. Wolność jest jak powietrze, jak ostre powietrze na szczycie góry, nie do zniesienia dla słabych. Ile razy pan, panie Andrzeju, słyszy określenie wolność finansowa, prawda? Wolność ekonomiczna, to jest mantra, to jest modlitwa. Jaki jest twój cel? Osiągnąć wolność ekonomiczną. Chłopie, ty nie wiesz, o co ty prosisz. I co później? Palemka, wyspa na Karaibach i co będziesz robił? Po 2 tygodniach takiego życia w głowie ci zacznie szumieć. Zaczniesz wariować. Będziesz szukał rutyny, będziesz szukał jakichś dodatkowych czynności, obowiązków. Ludzie bardzo często modlą się o tę wolność, tylko jak ta wolność nadejdzie, to nie wiedzą, co z nią zrobić. I wtedy się mogą pojawić niestety skłonności do uatrakcyjniania przez różnego rodzaju substancje chemiczne, legalne lub nielegalne. Czyli bogactwo może człowieka osłabić. Może mnóstwo ludzi jest, którzy uzyskali sukces i nie skonsumowali go. Ja miałem kiedyś okazję dla Totolotka, dla totalizatora sportowego, pisać taki poradnik dla milionerów. Zanim zacząłem go robić, poprosiłem o archiwa. Tak zwane case'y, czyli przypadki różnych milionerów, multimilionerów na terenie Polski, którzy wygrali niebotyczne fortuny.
No pan wie o tym, panie Andrzeju, że to nie są radosne historie. To prawda. Ludzie nie udźwignęli, wie pan, tego bogactwa. Czyli tu nie chodzi o bogactwo, bo jest mnóstwo ludzi bogatych. Ja czytałem trochę, wie pan, życiorysów Jobsa, Muska, wielkich sportowców. Pieniądze nie dają siły. Pieniądze dają możliwości, ale człowiek słaby nie umie z nich skorzystać bardzo często. Więc punktem wyjścia jest słabość. Znałem bardzo wielu ludzi biednych, po prostu bardzo biednych, ale bardzo silnych, bardzo wewnętrznie ukształtowanych. I znałem bardzo wielu ludzi bardzo bogatych, wewnętrznie bardzo popękanych, nie radzących sobie z tą formułą. Więc duże pieniądze w prostych, łatwych czasach mogą człowieka osłabić do tego stopnia, że zwiększy się prawdopodobieństwo sięgania po substancje otumaniające. Panie Robercie, no to w takim razie no, jak przemawiać, jak, na co, jak zwracać uwagę znajomym, przyjaciołom, którzy widzimy, że gonią za tą kasą po prostu stres, potem odstresowanie i tak w kółko, i tak w kółko. I oczywiście spotykamy się, mówimy o tym, to nie ma sensu, trzeba zwolnić, wyluzuj i tak dalej, ale i tak to robimy. A potem te pieniądze wydajemy na poprawę własnego zdrowia, które żeśmy stracili poprzez właśnie tego typu funkcjonowanie i życie. Jak rozmawialiśmy już dzisiaj przed wejściem na antenę, jestem świeżo po wypadku motocyklowym. 25 lat, zero zdarzeń. Mam szczęście, mam farta, procedury, dobry kask, dobre zabezpieczenie. Pierwszą decyzją, jaką ja podjąłem, jak okazało się, że jest wszystko w porządku, to było w ciągu paru dni, a okazało się, że mój sprzęt, zacny sprzęt, bardzo dobry sprzęt, niemieckiej firmy, dobry motocykl, jest do kasacji. To ja pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to wyznaczyłem sobie w tym roku dwa dodatkowe urlopy. Dwa dodatkowe urlopy, dlatego że wartością najważniejszą w życiu człowieka nie jest pieniądz, tylko czas. Miałem kiedyś przed laty bardzo bogatego klienta z Wielkiej Brytanii, Polaka, który powiedział takie zdanie: panie Robercie, mnie się bardzo powiodło. Ja osiągnąłem wielki sukces. Ekonomiczny, finansowy. Natomiast wiem jedno na podstawie tego mojego doświadczenia, że miarą bogactwa to nie jest ilość nieruchomości, ilość zer na koncie, tylko ilość czasu, który mogę przeznaczyć na urlop. Jeżeli są ludzie bogaci, którzy nie odpoczywają, którzy nie mają urlopu, to są bardzo biedni ludzie. Bo oni są niewolnikami swojego sukcesu. Jak z nimi rozmawiać? Jest najprostszy sposób. Samemu być zmianą, którą chcemy dostrzec wokół siebie. To jest takie bardzo buddyjskie. Zacząć samemu tę zmianę. Ja bardzo często rodzicom powtarzam. Rób, zachowuj się tak, jakbyś chciał, żeby twoje dzieci się zachowywały. Bo dzieci nie postępują tak, jak im się każe. Tylko tak, jak się pokazuje. Jeżeli rodzic pokazuje takie, a nie inne zachowania, to może być pewny, że dziecko będzie je kopiować. Jeżeli rodzic cały czas jest w pracy, cały czas zarabia pieniądze, mało tego, później w gabinecie na moje pytanie, po co ci to? Czemu to robisz cały czas? Jak to po co? Panie Robercie, dla dobra moich dzieci. Ja mam często bardzo okazję spytać się tych dzieci, czego one oczekują od tych swoich rodziców. To naprawdę nie jest kompatybilne. Ponieważ bardzo często ci bardzo bogaci ludzie, oni to robią dla siebie, a alibi dla nich, tego takiego ponadnormatywnego, tej ponadnormatywnej pracy, są właśnie te dzieciaki. Tylko że te dzieciaki wcale tego nie chcą. One chcą bliskości. One chcą czas spędzać ze swoimi bliskimi. Panie Robercie, czy na to otumanienie bardziej skłonne są kobiety, mężczyźni, bo u kobiet to nie chodzi tylko o alkohol, ale to jest zakupoholizm, operacje plastyczne. Nie jest żadną tajemnicą i to my wiemy, my faceci doświadczeni wiemy jedną rzecz, że one, kobiety, są silniejsze od nas psychicznie. Z czego to wynika? Czysta biologia. Natura wyposażyła kobiety od tysięcy lat, od dziesiątek tysięcy lat w coś, czego my nie mamy.
Kobiety są słabsze fizycznie i tego nie zaczarujemy. Tutaj biologia jest bezwzględna, zero-jedynkowa. Kobieta jest słabsza fizycznie. Teraz to ma mniejsze znaczenie, bo mózg jest najważniejszy, operatywność, umiejętności, wykształcenie. Mnóstwo kobiet piastuje bardzo poważne funkcje. Tylko pytanie jest inne. Dlaczego na szczeblach managementu, na tym topie biznesowym nie jest tak mało kobiet, tylko czemu tam jest tak dużo mężczyzn? Oczywiście jest narracja, która mówi o supremacji męskiej, tylko to jest kompletna bzdura. Kobiety nie chcą tam być, bo kobiety są za mądre. Nikt o zdrowych zmysłach nie wytrzyma telefonów o 3 nad ranem od klienta z Japonii, cytuję moją klientkę, który dzwoni do niej o 3 nad ranem, gdy ona musi o 6 rano wstać, iść na jogging, odprowadzić dziecko do przedszkola. I o 3 nad ranem dzwoni jej klient z Japonii i ona musi mu powiedzieć: cudownie, że dzwonisz, czekałam na twój telefon, wspaniale, że jesteś. Czym mogę ci służyć? Żadna normalna kobieta tego nie wytrzyma. My tak. Bo my jesteśmy napędzani testosteronem. Faceci wchodzą w takie układy, które są mordercze, które są zabójcze. Kobiety nie chcą tak funkcjonować. One mają dużo bardziej ukształtowany instynkt samozachowawczy. Więc to nie jest kwestia supremacji męskiej, tylko kwestia głupoty męskiej, że my się dajemy w takie cholerne układy wpakować. Za $600, wie pan, za godzinę pracy w firmie prawniczej, która tak naprawdę wyjaławia nas od środka. Zabiera nam wszystko, intymność zabiera. Jaki seks? Jaki urlop? Ty nie masz urlopu, ty jesteś własnością swojej korporacji. Faceci w to wchodzą. Kobiety mają bardzo wysoko skonstruowaną sumienność, ale też na dużo wyższym poziomie instynkt samozachowawczy. Więc kobiety dużo trudniej wchodzą w różnego rodzaju obsesje, dlatego że są bardziej rozsądne. Ale jest problem, że jak już się trafi kobieta, która się potknęła, która wpakuje się w te kokainowo-alkoholowo-seksualne jakieś, wie pan, fanaberie, jej jest trudniej w to wejść, ale dużo trudniej z tego jest wyjść. Kwestia hormonalna. Kobiety jak się uzależnią, bardzo ciężko się z kobietami pracuje. Bardzo często jest to związane również ze słabością organizmu kobiety. Kobiety mają 40% mniej wody w organizmie. Kobiety dużo mocniej reagują na intoksykację, na przykład alkohol. Marskość wątroby jest w tej chwili wielkim problemem w Polsce. I ta marskość wątroby dojmuje głównie kobiety, bo kobiety chcą dorównać na przykład mężczyznom w konsumowaniu etanolu, który jest absolutnie rakotwórczy. I te kobiety, które mają zdemolowany instynkt samozachowawczy, one rzeczywiście próbują wejść w szranki z mężczyznami pod kątem intoksykacji narkotykowo-alkoholowej, aczkolwiek alkohol jest legalnym narkotykiem, więc mówiąc słowo narkotyki, również jakby można w domyśle założyć, że tam jest alkohol. Więc kobiety dużo trudniej się pakują. Ja podam przykład, bo to są rzeczy zbadane, wie pan. To są świeże badania sprzed 2 lat. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbadała, że kobiety 3-krotnie mniej piją sumarycznie alkoholu, dlatego że mężczyźni głównie się upajają piwem. My łoimy piwo, piwsko. Dramatem jest, że połowa Polaków w ogóle nie traktuje piwa za alkohol, wie pan, to się w głowie nie mieści, że można być tak tutaj ograniczonym w percepcji. I to jest problem męski. Dla nas piwo jest wodą mineralną, tak ją traktujemy my mężczyźni. Kobiety mniej piją piwa, no bo piwo tuczy, wie pan, to są puste kalorie, one dbają bardziej o siebie, te, które dbają, więc niechętnie piją piwo. Ale uwaga! Są bardzo podatne kobiety na marketing alkoholowy, dlatego jestem wielkim orędownikiem całkowitego zakazu reklam. Dlatego, że ludzie są słabi i ludzie dają naprawdę się uwieść reklamom. I kobiety dały się uwieść trwającej od kilkudziesięciu już lat narracji karteli alkoholowych, że nie jest niczym złym popijać sobie winko w samotności. Jest cała masa kampanii reklamowych, ja na to zwracam uwagę, gdzie pokazuje się kobiety sączące wino
mające w tle piękny pejzaż oceanu, lasu, samotności. Lansuje się formułę picia wina przez kobiety w samotności. Kobiety dwa razy więcej piją wina niż mężczyźni. Więc przecież wynalazek w postaci Prosecco, diabelski pomysł. I te kobiety, które w to wejdą, niestety mają problem. Panie Robercie, powoli kończąc tą naszą rozmowę, czy ten problem tego otumaniania to jest w różnych krajach na różnym poziomie? Jak to wygląda? Kontynenty. Ja bym na to popatrzył globalnie. Kontynenty. Wie pan, ja pamiętam dobrze komunę. Ja byłem dorosłym już mężczyzną, uprawiałem sport wyczynowo, byłem zawodnikiem, jeździłem trochę też po świecie wtedy już. Miałem okazję porównać sobie. Jesteśmy absolutnie krajem stricte europejskim. Problemy społeczne w Polsce są identyczne jak w innych krajach europejskich. Europa jest przepita. Europa jest zaćpana. Na razie jeszcze konsekwencji tego nie ma, ale będą. Dlatego, że ja miałem okazję mieszkać, wie pan, kiedyś, jak miałem staż w Manchesterze. Byłem członkiem takiego szkolenia, tam uczestnikiem takiego szkolenia i mieszkałem na arabskim osiedlu, gdzie z kilkunastu domów, wszystkie domy były zajęte przez Arabów, muzułmanów, którzy codziennie rano wyjeżdżali sobie do swoich kancelarii prawniczych, do swoich restauracji, do swoich różnych biznesów. I miałem okazję obserwować, jak to funkcjonuje. To była absolutna perfekcja. Ja naprawdę patrzyłem z podziwem. Pół kroku za mężczyzną szła kobieta z gromadką dzieci. Oni naprawdę ładnie żyli. W pewnym rytmie. Spokojnie. Mieli swoje oczywiście rytuały związane z islamem i tak dalej. Ja z przerażeniem patrzyłem na jeden dom, który tam był na tym osiedlu. To był dom, w którym mieszkali Polacy, Słowacy i Czesi. Jedna wielka impreza. Jedno wielkie chlańsko, narkotyki i niskiej jakości seks. Wie pan, to tak kontrastowało, a symbolem tej degrengolady, wie pan co było, że niedaleko tego osiedla w tym Manchesterze był dom polski, a właściwie jego pozostałość. Bo był naprawdę ładny dom z takim wielkim szyldem, dom polski w Wielkiej Brytanii, dom polski w Manchesterze, z flagą polską. I ja tam odwiedzałem tego mojego kolegę, który tam niedaleko właśnie funkcjonował, niedaleko mieszkał i obserwowałem, co się dzieje. Za którymś razem, gdy przyjechałem do Manchesteru, zobaczyłem, że w miejscu tego domu polskiego już nie ma domu polskiego, tylko jest dom z półksiężycem. Czyli Arabowie, muzułmanie zaanektowali ten dom i to jest symbol, dlatego że tak się stanie z Europą. Dlatego, że my, jeżeli nie ograniczymy konsumpcji narkotyków legalnych czy nielegalnych, to muzułmanie nas czapkami nakryją. Choćby ze względu na to, że my przestaliśmy hołdować pewnym regułom, pewnym normom społecznym. Upajamy się w tej wolności, która może, wracając do cytatu japońskiego poety, dla osób słabych być nie do zniesienia i może nas po prostu zadławić. Panie Robercie, kończąc naszą tę rozmowę, bardzo bym prosił o takich kilka pozytywnych słów dla tych ludzi, którzy, nie wiem, mają problem właśnie z tym otumanianiem się i różnymi uzależnieniami. Pierwszym krokiem do zmiany jest świadomość tego, że mam problem. Słuchajmy swoich partnerów, słuchajmy swoich partnerek, słuchajmy tych, którzy nas kochają. Jeżeli moja żona, mój partner, mój mąż mówi mi, kochanie, jest coś nie tak, oddalasz się, nie pij, nie rób tego. Warto tego posłuchać. Ja wykonuję zawód, gdzie do mnie często przychodzą i kobiety, i mężczyźni, pełna demokracja i mówią, ja tak naprawdę, panie Robercie, tutaj jestem u pana, bo mi żona kazała, bo mi mąż kazał. To już jest pierwszy krok do zmiany. Uwierzyć audytowi zewnętrznemu. Naprawdę ja wierzę głęboko w to, że zmiana przyjdzie, ponieważ my żeśmy osiągnęli taki, wie pan, punkt krytyczny tego otumanienia tą tak zwaną wolnością. Natomiast przychodzi również nowe, a tym nowym jest chociażby formuła mocktail barów.
jest cała sieć w tej chwili już w Nowym Jorku, w Stanach, w Australii, miejsc, gdzie pan może iść z kumplem na drinka. Może pan zamówić wszystkie najbardziej wykwintne, fanaberyjne drinki, jakie są serwowane na świecie. Z tą tylko różnicą, że w tych drinkach nie będzie alkoholu, nie ma etanolu. To jest formuła mocktail barów. Polecam gorąco tę formułę. Sam nie piję od 12 lat w ogóle alkoholu. Smakuję wina bezalkoholowe, smakuję produkty bezalkoholowe. A podam panu na koniec też jakby taki zwiastun pozytywny. Pan da wiarę, że jest z bardzo dobrej jakości whisky bezalkoholowe. Czyli możemy wznosić toasty, możemy pić na zdrowie kogoś tam, kto obchodzi jakiś tam jubileusz, bez wlewania w siebie trucizny. I tym akcentem proponuję zakończyć pozytywnie. Bardzo panu dziękuję. Moim i państwa był pan Robert Rutkowski. Dziękuję serdecznie.